Siemaneczko wszystkim. Jestem tutaj i to jest odcinek Znaka, część druga już. Myślę, że naprawdę wam się spodoba. Jeśli tak, to subskrybujcie, zakomentujcie, zalajkujcie. Lecimy. Więc jesteśmy teraz w ogrodzie. Oj, to teraz zginę na samym początku filmiku, więc nie będzie to aż tak zabawnie już. No. I tutaj przechodzimy teraz przez pole minowe. Tak jakby. To jest kółko i kółko. This blast attack is even capable of striking multiple targets at once. No. Teraz jest coś ciekawego. Tam są też takie sekretne pomieszczenia, w których są tam skrzynie. Jeżeli... No. Choć... Wszystkie relikty... Czyli, że zbierając relikty, będziemy mogli odblokować Naka jakiegoś. Nową część Naka. Czyli, że diament... 10 diamentów można... Można... Za 10 diamentów można zdobyć 10... Można zdobyć innego diamentowego Naka. A raczej można zdobyć diamentowego Naka. Okej, trzeba ich najszybciej, jak się tylko da, uderzyć, więc... Tutaj już zebrane jest. Oznaczone, że jest to zebrane. Właśnie. Żeby nie było cheatowania. Oszukiwania. Po co ja to niszczę, skoro... Nie potrzebuję. Okej. Ten robot tutaj pierwszy, bo mnie dosyć daleko może sięgnąć. Cała reszta już ciekawie. I teraz po raz kolejny się wspinamy. Niszczymy ściany i tym razem relikty. Jesteśmy dosyć teraz duzi, więc... Ale wciąż nie najwięksi. Na samym końcu jesteś największy. Po prostu z ciebie taki olbrzym, że szok. Ale do końca jeszcze daleko. I teraz tego robota? Oj, mi załatwił. Na szczęście jestem dosyć daleko. W sumie, jeżeli będę miał naprawdę bardzo daleko, po prostu wytnę. Aż tak daleko to nie jest. Żeby wybić. Co jest? I teraz ją nie da. I teraz ja jego dziobnąłem. Nie mam, mam już aż tyle energii, więc... Nie jest to dobrze. O! Tutaj są gadżety. Jeżeli zdobędziemy wszystkie części do jednego gadżetu, odblokujemy ten gadżet. Bliżej budżet. Oj, tutaj mnie załatwił też. Ale na szczęście tutaj. Powrotem. No cóż, załatwiłem już jednego robota i teraz wystarczy załatwić tego. Więc, no cóż.
Tutaj jest już nasz bohater. Ach, wróg, przeciwnik. Cokolwiek. Od P do W. Next. Chyba. Enemy. I tutaj jest na checkpoint, bo tutaj też nie był film, więc... Checkpoint. Nas nic nie powstrzyma. Ale teraz są te duże roboty, więc oznacza, że awansowaliśmy do wyższego poziomu. Potem będziemy na samym końcu już 28 razy wyżsi od tego chyba. I on będzie nam w podobie sięgnął do stóp, jeżeli będziemy 28 wyżsi. Znaczy... Rzesowa będzie... tak jakby 28 razy wyższa od... Nie. Ale zresztą... Ok, tylko mamy go. Bo tak jakby nam już nic nie zrobi. Co jest? Nie tak. Oj, teraz tutaj. No to... A, no okej, nie mogę. Okej, ostatni raz. Próbuję przyjść. Dobrze, jak mówię ostatni raz i mamo wtedy, i się podaje, to wtedy mi wszystko działa. Takie co dziwne. Okej. Okay. Wspina się potem nak. I jesteśmy tutaj. Tutaj kolejna jest ta skrzynia. Tak jest. Co tam różne sposoby, żeby ją otworzyć? Mierza czas chyba. Znam wszystkie gadżety. Jak się nazywają, co ważne, to podobne. Tak jakby. Dobrze, że wziąłem tamte relikty. Dużo reliktów już nie mamy. No. Ale chyba się myliłem znowu. Czekaj. O nie. Oj, tak chyba... chyba ta figura coś dla niego znaczyła. Chyba jakąś tam kobietę nawet. Bitkę. Kobitki są świetne. Dla żartu tego powiedziałem. To, że będę poważny, nie znaczy, że będę nie będę mógł cały czas sobie żartować. O, no. Ja ty wiele... Tak samo wiele, ty jak te roboty, więc nie jesteśmy już aż tacy mali. Victor, you still think I'm too delicate? It seems the doctor will be joining us after all. But you want him to come, and you want him to bring Knack. What a wonderful demonstration, Doctor. Yes, Knack must join us in our expedition. I wonder what Charlotte would have thought of Knack if she were still around. Come on, Doc. Let's go. Kto to jest Charlotte?
glad we don't have all day. Hey, Doc. Thanks for looking after my nephew. He's growing up so fast. Frankly, Ryder, it was easier when he was younger. Now he wants to know how and why and debate everything. It's really quite trying at times. It sounds like you need a break. Why don't you let me take him for a few days? Oh, he's all yours. Lucas! Just you and me again. Now, the tracks from those Zeppelin tanks should still be visible. So keep a sharp lookout. No, to też się będzie oglądać jak jakiś film animowany. Well, Nick, let the adventure begin. I can't wait. Well, my dear, wish us luck. No. Highland. Starboard side. I can see the tanks. That's the old crag mine. It's huge in there. Tunnels go on for miles. No telling what the goblins are up to. Let's land and take a closer look on foot. They've barricaded the entrance quite thoroughly. We'll need to find another way in. Splitting up should make that faster. Perhaps north, east, and west through the forest. We'll take the forest. Come on, Nick. No. I Wiktor ten fioletowy. On coś o mnie mówi. Nie. Be on guard, Nick. These woods are full of dangerous creatures. I Wiktor, ten fioletowy, pozwoli nam teraz polecieć z nimi. Bo myślał, że jesteśmy zbyt delikatni, więc wyszliśmy prosto do tego, do parku. I teraz jesteś, i teraz pokazaliśmy Wiktorowi, że nie jesteśmy aż tak bardzo delikatni. Przebracie? To jest ten noc, która jest bardzo ważna dla mnie. Jest to coś zrównane tylko i wyłącznie z szóstą klasą. Idziemy nocą do kościoła. To wszystko. There's an old structure with some relics in it. Zaraz sobie obróżę w ogóle te trzy kryształy. I to prawda, że teraz spotkamy się gobliny. Katrina w ogóle coś tam do niego szeptała i zmienił nagle zdanie, więc czy Katrina coś tam by, nie wiem, chciałaby zrobić znakiem? Relikty sobie. O nie. Okej, chyba będziemy kończyć na ten odcinek, więc komentujcie, subskrybujcie. Na razie, cześć.